Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Długo się nie odzywałam, mamy środę, ale powód był następujący, iż powstaje właśnie nasz internetowy sklep z takim rękodziełem magicznym, czyli wszystkie rzeczy takie jak na przykład węzły czarownic, czy olejki, które są robione pod konkretną osobę. Talizmany i amulety, niekoniecznie chińska produkcja. Ja właśnie ruszyłam od olejków. Od tego, że tworzyłam, rozlewałam olejki na olejek na miłość do wspólnego rytuału, ale również do samodzielnego kupienia, także po prostu pracy multum. Trzeba było się pobawić w HTML-u, siwy dym, ale w ogóle taka fajna robota, nie powiem. Także tak, zaczynamy nowego vloga i zobaczymy, co tam się w tygodniu wydarzy. Tutaj jest, moi kochani, paczka, którą będę Wam nagrywała. Ja nie wiem kiedy się zbiorę z gadżetami od Was. A tu studio fotograficzne Doroty Wel, Katarzyny Buławat. Dokładnie tak. Tutaj lampa studyjna. I wszystko po prostu w jednym małym miejscu, ale widok zacny. O, proszę bardzo, tu są bałagany. Kot skorzystał z okazji, że jest koszyczek i się umościła, proszę bardzo, najpiękniej na świecie. O, tak, w koszyczku kocim. To jest po prostu, ja nie wiem nawet jak to nazwać, no. Jak to nazwać, kciorek. A Buława tu ciągle szaleje z różnymi ważnymi rzeczami. Proszę bardzo, kolejne intra i różne rozkłady, rozkładówki i zadziewa się po prostu magicznie. Mam parę informacji dla Was. Przede wszystkim, jak widzicie, tutaj są takie serduszka, świeczniki i one do rytuału walentynkowego będą dla Was dodawane. To tak po prostu symbolicznie, że tak powiem. A chciałam Wam pokazać słuchawkę, którą sobie kupiłam. Jabra. To jest słuchawka. No model to nie jest najnowszy, najświeższy, ale jest najlepsza ever, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rozmowy telefoniczne. A w momencie, kiedy ja we wtorki z Wami przeprowadzam mnóstwo rozmów, to jest jedyna słuszna słuchawka. Ja pamiętam, że jak siedziałam dużo na 0700, to w tej słuchawce spałam, zakładałam ją za ucho i ona po prostu leży jak ulał. Jest rewelacyjna, najlepsza na świecie. Naprawdę. Dobrze zbiera, tu się odbiera, tu się kasuje rozmowę. Jest rewelacja. Teraz też będę miała ręce wolne, to będę mogła karty postawić. Będzie mnie lepiej słychać. No i chciałam Wam pokazać najnowszą sprawę. Chodź, no tutaj. Maceruje się i zmienia olejek na bogactwo. Więc po prostu słuchajcie. Superasty. Proszę bardzo. O, tak, szkło. Proszę bardzo, jak on tutaj piękniusio przechodzi jedno w drugie. O. Kołuje się. Działa. Brokat, złoto, cydr i tęcza. O. I to wszystko tak wygląda. Jak się zrobi, będzie do sprzedaży. Ale na razie siedzę i podziwiam. Gdyby ktoś się pytał, co robimy wieczorami. Otóż wieczorami pakujemy zestawy walentynkowe. Siwy dym. No, świeczki są jak świeczki, ale artefakty w postaci serduszek. Kot usłyszał, że mówię. Wiecie jak jest. Kicia musi być. Kicia tak, ale jak ona skacze od razu, nie? Aparat i po prostu, wiesz, panna. Tak, zza fotela, bo ja zaczynam mówić, to po prostu, i no rozmawiam, nie? Zaczynam mówić do aparatu, kot. Ona słyszy ten dźwięk włączania aparatu. Chyba tak. Zobacz, już od razu. Już kolana, tak, już poza dziewczynka. Mamy różowe torebeczki do zestawów, które będą zacne. Cały bałagan, olejki, które pakujemy, żeby się nie rozwaliły. Tam kolejne. Cuda. Kolejne olejki, kolejne. Kolejne, to już jest, wiecie, 24 zmęczenie. Kolejne olejki. Dokładnie tak. Kolejne jeszcze będą. Będą kolejne, tak. No i słuchajcie, mamy grubo po północy, ale mamy cały koszyczek
zrobionych, zamówionych zestawów. Tak jak mówię, nie mamy, bo tutaj są tak. Oczywiście świeczka, podgrzewacz, oczywiście na podgrzewacz i mamy taki właśnie, no, olejek na miłość, ale mamy piękny bryloczek, taki świadek energetyczny na miłość, ale nie mamy ich już dużo, bo tak jak mówię, troszkę nam zostało, także, także tak, no i myślę, że to pięknie wygląda. O, tak wygląda plan zdjęciowy, mały. Teraz patrzcie, jakie się będą działy cuda. Widzicie? Jaki brokat. Taki mały backstage. Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w Podwieczorku z Wróżką, czyli w filmie odpowiadającym na nasze pytania o porze podwieczorku. Także tak, Awa wam cyder, tęcza i wiadro brokatu. A także ja tutaj tak, pomacham, bo vlog się nagrywa. Awa, Nikola, też masz herbatkę, to dobrze. Już patrzymy, czy się poukłada. Tutaj to jest jeszcze pełno miłości w tym wszystkim, brak tylko wzajemnego zrozumienia. Znaczy więcej rozmawiać to jest taka głupawa rada, dlatego że można rozmawiać i nie wypowiedzieć tego, czego się chce. Ja bym powiedziała, że tutaj trzeba rozsądniej podejść do tego całego związku i potem o tym porozmawiać. Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Chciałam wam jeszcze pokazać, jakie rzeczy dostałam. Mam tutaj jedno pudło zakupów, drugie wielkie, tutaj już kawałek widoczny, ogromne pudło z rzeczami, które od was dostałam, więc zaraz będę pokazywała. Najpierw może zacznę od drobiazgów papierniczych, które zakupiłam. Kupiłam, tutaj już wyciągnęłam, bo były mi potrzebne cienkopisy, które są metaliczne, złoty i srebrny, natomiast tutaj mam srebrny i biały. O, te złote i srebrne włożyłam tutaj, żeby wam pokazać. Kupiłam markery do kaligrafii o różnych szerokościach końcówek, 2, 0, 3,5 i 5. Zobaczymy, jak się będą sprawowały. Kupiłam bandę naklejek, bo ja naklejek używam. Jedne mam takie paryskie, tak bym powiedziała. To są dwa różne blistry. Bardzo fajne lamy, też mi się podobają. No i podwójnie tych paryskich, bo jestem typem człowieka, który używa naklejek w różnych miejscach. Jestem naklejkowym frikiem. Oprócz tego bardzo fajny zeszycik papierów. To jest, słuchajcie, wszystko action, więc tak naprawdę... Sekundę... Chcę wam otworzyć i pokazać. Zauroczył mnie to, że to jest z Kubusiem Puchatkiem. Było jeszcze Frozen, jakieś tam inne, ale naprawdę są bardzo ładne. Z jednej strony już mam otworzone. Czekajcie, jeszcze z drugiej. Tutaj może, o, ładnie widać, jakie są to papiery, ale one wyglądają super i rewelacyjnie. Tylko trochę nam zajmie otwarcie. Ale to się nie przejmujcie. Słuchajcie, jest niedziela. Ja właśnie jestem po setkach filmów, horoskopów. Ale mamy takie śliskie. To są... I takie wypukłe są, słuchajcie. A to nie są naklejki. O, tutaj na przykład widać, że one są takie wypukłe. Bardzo fajna sprawa. Tygryski. Tygryski. Podwójne są, widzę, karteczki. Motylki. Plamy z balonikami i z Kubusiem. Mam sentyment do Kubusia, szczególnie do kłapochu uchego. Kubuś na balonikach. No, kłapousiu, to będzie mój ulubiony motyw. Ja na przykład lubię do Księgi Cieni wkleić całą kartkę i jakieś tam zaklęcie na to przyczepić, ale kłapoucha nie zakryję. Baloniki mogę. Znowu kłapousiu na baloniku. Super. Pściółki i miodzik.
Kłapousiu, ten puchatek za motylkami goni. I mój ulubiony kłapousiu. Bardzo ładny motyw i same motylki. Na taki, słuchajcie, uroczy, po prostu uroczy papierek. Kupiłam po dwa blistry naklejek. On kosztował jest 5 zł, nie więcej, słuchajcie. Nawet chyba nie, może 2,90. Po prostu jest mnóstwo naklejek tutaj. Takich do bullet journala. Można wybierać, przebierać serduszka, strzałki. Rewelacja. Jeden jest w niebieskim tonie. Drugi w tonie różowym. I to wszystko do bullet journala. Dwa kupiłam, są strasznie niedrogie te rzeczy. Papier wizytówkowy, na którym też będę robiła do Was karteczki przy wysyłkach. A, słuchajcie, jednak Frozen zostało wzięte. Będziemy odpinać Frozen. Tylko, że jeżeli chodzi o Frozen, to no może Wam tak pokażę. To jest ten typ papieru. O, proszę bardzo, tak to wygląda. I jeszcze mam typ papieru z buźkami, ale w srebrnych aspektach. Także tak. No i oczywiście dwa zeszyty. Wczoraj mi jeden już na śnieg upadł. Rewelacja po prostu. B5, gdzie będę miała pomysły na filmy, pogadanki, po prostu tytuły, pomysły na panowanie nad wszechświatem w linię. B5, bardzo fajny. I jeden w linię, który jest lekko holo. Już bardzo, też mi się bardzo mocno podoba. Czyli takie zakupy poczyniłam. Kolejne rzeczy to jest paczka, która przyszła do mnie, a szła od 5 grudnia, bo był tam olejek i utknęło na cle i mi napisali, że mi zabrali, a bardzo grzecznie. Natomiast cała reszta doszła, cała zawartość, więc tutaj nie ma problemu. I to pierwsze części z tej paczki to są mydełka, znaczy to są w ogóle chyba bomby kąpielowe, Bath Bombs w kształcie jednorożców. I było otwarte przez kontrolę, już tutaj, także tak to wyglądało. I tam miałam jeszcze, tak, notesik z jednorożcem, bardzo fajny. Wkładam do papierniczych rzeczy od razu. Cukierki, które jedne zaziarłam, drugie mam chociażby takie. Będziemy to wszystko ciamkać wizyjnie. Te już też próbowałam na wizji, też będziemy ciamkać. Takie trochę do Lindorków smakowo podobne. I nawet ozdoby świąteczne, które przyszły po 20 stycznia. Także o, tutaj gwiazdki. Dokładnie tak. O, i jeszcze też już próbowaliśmy na wizji te takie orężatki jednorożcowe. No, dosyć fajne. I to chyba było tyle w tej paczce, natomiast teraz pokażę tą jedną wielką, która przyszła, po prostu stoi przede mną. Też trochę ozdób świątecznych, też długo szła, też około miesiąca. Przede wszystkim mam śliczną dekorację jednorożcową, która świetnie będzie wyglądała w kamerze z góry i będzie zastosowana na wiosnę, na lato, nie wiem, zobaczymy, ale na pewno ją zastosuję. To jest klejone, na szczęście nie uschnie, w sam raz coś dla mnie. Przyszedł mi bardzo fajny jednorożec. Taki wazonik po prostu z dziurką. Też bardzo, bardzo mi się podoba. No to już rozkładam kosmetyki, rzeczy i słodycze. Przyszły mi kule świąteczne. Jedna to jest taki Mikołaj w filiżance. Uważam, że jest uroczy. Zrobimy mu śnieg. Mało śniegu. Mało śniegu, ale trochę śniegu jest. O, proszę bardzo. Kołuje się Mikołaj, Mikołaj. Druga kula to jest taki, taka rękawiczka jak gdyby. I właśnie też z Mikołajkiem, też ozdoba świąteczna. No ale to już pójdzie do pudła świątecznego, już mam jakby po świętach. Słuchajcie, przyszła mi czapa, która jest super, tylko że nie założę jej teraz dobrze, mam tam z tyłu dużą spinkę. Ale zobaczcie, jaka fajna, sto krótki, ciuchy sobie tutaj położę, bo też je rozwalę. Przyszła mi cała paczka pieprzu, także będziemy mogły pieprzyć dowoli. To do kuchennych i jedzeniowych rzeczy. Czekajcie, Merry Christmas tutaj. Przyszedł mi
taka bluza, bardzo milusia. Bardzo, bardzo, z takim przepięknym, przepiękną aplikacją, grającym kotkiem. Z kotek na słuchawkach. I to myślę, że i do chodzenia, i jakby chciał tak po domu, czy w ogóle gdzieś, to jest naprawdę takie fajne. To jest takie, takie milusie, że szok. Także jeżeli będę prowadzić w czymś takim programy, to się nie zdziwcie. To jest po prostu tak. Przyszłam cały worek kocich pyszności, więc kot też skorzysta. Z ciuchów mamy jeszcze piękną sukienkę, słuchajcie. Jest cudowna, dlatego że no, ma dekolcik taki lekki, serek, rękawek, dobrze podcięty, moja łapka się zmieści, odcinana pod talią, ale w formie gumkowej. Kolorystycznie super, tak jakby z chust złożona tutaj, więc nogi będzie widać. Ja mam dobre nogi. Tak powinno być. Z rzeczy jeszcze rzeczowych mamy ozdóbkę Mikołaja. Jak mówię, te paczki szły po prostu, słuchajcie, 100 lat. Mamy kocią zabawkę, którą trzeba będzie oddać kotu. Dokładnie tak. Mamy... Sorry, że tak zaglądam, ale po prostu. Żeśmy próbowały zgadnąć, do czego to było, bo w środku, słuchajcie, były takie jakby ryż prażony, ale pachniał. I to jest chyba na zasadzie potpourri, żeby to pachniało. No tak mi się wydaje. Coś takiego. Natomiast to można używać na przykład, tu ma taką dziurkę, wstawić kadzidło stożkowe, słuchajcie, i będzie fajnie dym przez skrzydełka leciał. Taka dosyć, uważam, ciekawa rzecz. No i to potpourri pięknie pachnie, chyba sobie gdzieś położymy, nie? Żeby nam pachniało. To też to tak zrobimy, żeby już tego używać, czy nawet do szafy. Z rzeczy ciuchowych rewelacyjne portki, słuchajcie, bo po prostu dresowe, ale mają taką fajną tutaj, to będą 3/4, z boku na nogawce dziurki, więc mi się bardzo podobają. Ja tam się obawiam na tyłek, to mi wszystko wejdzie, korzystkami, ale... Dokładnie tak. I słuchajcie, przyszło onesie. Przyszło onesie, ja nie chcę go odpakowywać, ale ono jest takie jak tutaj na obrazku, z takim Batmanem. Nie chcę go odpakowywać, dlatego że mam jedno w użytku teraz, a to wiecie, jak zapakowane fabrycznie to trochę lepiej wygląda, bo jak ja bym zapakowała to różnie. I bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba bluzka, która można... Myślę, że mi w tym kolorze w ogóle jest urocza. Prawda? Mhm. To jest taki mój kolor. I ma przecudowne rękawy. Nie widzicie akurat, nie z tej strony walnęłam. Bo tu z tyłu widać jak gdyby... O! Cudowny rękaw, fajny dekolt. W każdą formę można mieć mały, można mieć duży, można mieć na jedno ramię. Poszaleć można. Piękna, podoba mi się jak mówię. Wygniecione, bo tak jak mówię, czeka na nagranie. Bardzo ładny kominek zapachowy do wosków. Woski posiadam, więc tak, że zawsze można dokupić, jak się nie posiada. Ale kominek ładny. Tak, poczekajcie, co my tu jeszcze mamy? A, to nam się przyda do owsianki. Cranberries. Czyli idzie do kuchni. Dokładnie tak. Torba, która jest z Aldiego włoskiego, było w nią zapakowane. Mamy taką ciekawostkę jak Italian Dressing Signature. Będziemy kombinować. Dressing to jest do sałatek, nie? Ojojoj, rozpunka z tymi. Będziemy robić. Będziemy robić tutaj po prostu. Naklejki jednorożcowe, które już wrzucam do papierniczych rzeczy. Się pogniotły nieco, ale je naprostuję. Będę miała naklejki. I teraz zastanawiałyśmy się dzielnie, czy to jest prześcieradło, czy obrus, ale w dotyku wygląda na prześcieradło. Wzór świetny, ja go zostawię na nowe łóżko, bo będę miała różową kapę, to jest taki retro po prostu wzór. Bardzo mi się podoba. A drugie to mam obrus świąteczny i 178 cm okrągły. No będzie idealny na stół z kartami. A to jest plamoodporny. To jeszcze. Holender. Happy Holidays. No wiecie co, to teraz mam zagłostkę. No ale nic, no Holidays to Holidays. No. Będzie musiał poczekać po prostu. Tu mam jeszcze świetne
wypada, muszę w to coś włożyć, jakieś pudełko, bo to się nie da tak. Te takie, wiecie co, świecące, świeci tak. Ale podgrzewacze do wszystkiego, lampki po prostu LEDowe. One też w świątecznych kolorach, złoty, czerwony i zielony tak naprawdę. Muszę w coś włożyć, bo to wylata, na mnie to denerwuje. I teraz jeszcze jedzeniowe rzeczy w postaci, Jezus Maria, jakie to wielkie. Almond, ciocolatti, biscotti. Ciasteczka z czekoladką, jednorazowe w takich opakowaniach, duże. Nie jadłam, będziemy ciamkać. Mam nadzieję, że nie są twarde, bo będę na wizji chrumchać. Dostałam, i to jestem strasznie przeciekawa, takich precelków ciastkowych po prostu. O. Będzie jedzone. Będzie jedzone. Wróżka testuje. I no, karteczkę to sobie zachowam, bo to jest for me. Bława tak jest świadkiem, zbieram wszystkie kartki od Was. Tak. I cały duży kartonik. Tak. Już. Drugi jest zapakowany z tamtego roku. Już, jest, no. już tam ma. I dostałam kawę różnego smaku. Każda po 6 pakiecików w każdej. No i każda jest opakowana w swoje te. I mamy tak. Zaraz Wam przeczytam, muszę nie do góry nogami to zawalczyć z tym. Mamy Coca Classic, czekolad, mamy French Vanilla, Salted Caramel, o Jezu, słony karmel, ciekawe jak będzie smakowało, kokos i mięta. To może być ciekawe. Będziemy no, tak to jak są te próbować. Będzie wróżka testuje. Na wieczorach z wróżką. Tak będzie. Wiecie, że ja tam umieszczam. No i pudło mam puste. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o paczki, które szły miesiąc i ponad miesiąc. Także tak to do mnie przyszło świątecznie. Dzięki Wam bardzo za uwagę. To już tyle w tym vlogu i do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Pa, pa.